Oshi Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą, jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę, kupując dedykowane Oshi Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na rozmowę z jedną z najpiękniejszych polskich modelek, uczestniczką Top Model, która w swoim niewiele ponad 30-letnim życiu przeżyła już bardzo wiele, a jej historia może być niezwykłą motywacją dla innych osób i wiele możemy się od niej nauczyć. Ania Markowska, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, witam. Aniu, czy wszystko u ciebie ok? Tak, wszystko ok. I myślę, że to, że jest ok, to jest też kwestia wyboru, nie? Że wstajemy i jesteśmy na tak i nastawiamy tą swoją głowę, ten swój umysł tak, żeby cieszyć się z tych małych rzeczy i z tego, co się dzieje w naszym życiu. Ale zawsze u ciebie było tak, że nastawiona byłaś na tak? Wiesz co, ja bardzo uciekam od tego, żeby mówić, że coś było super albo nie super, że coś jest dobre albo złe, coś wyszło albo nie wyszło. Bo tutaj jest wiele takich niuansów, które na to wpływają. Oczywiście, że nie. Każdy z nas miał, chwile trudne, chwile smutne, ale co ciekawe, ja mam tak, że jak jest trudno w życiu i widzę, że na przykład moja rodzina to przeżywa, to we mnie się po prostu budują jakieś niesamowite siły, gdzie ja się uśmiecham, chociażby mnie bolało i byłoby najgorzej, to ja się uśmiecham i pokazuję, że nie jest okej, ja się mam dobrze. Wiesz, to taka zależność trochę. A widzisz, to bardzo ci tego zazdroszczę, bo ja jestem z kolei taką osobą, która zazwyczaj widzi świat w czarnych barwach i chciałabym sobie przestawić tę głowę, żeby wstawać, nie no, jest super. Więc myślę, że to też jest praca do wykonania, ale jak widać jest możliwa. Tak. A powiedz, bo działasz w świecie mediów i to jest ten twoje, można powiedzieć, naturalne środowisko. I znalazłam na twoim Instagramie, to był sierpień, taki post. Niech zawsze wstydzi się autor swoich słów, nienawiści, osądu i kłamstw. To nigdy nie jest o nas, to historia o smutku jakiegoś człowieka. Wybaczmy mu i róbmy dokładnie tak, jak czujemy. Tak, żebyśmy byli szczęśliwi, bo na końcu właśnie chodzi o twoje szczęście, a nie czyjeś słowa. To było skierowane do hejterów, do tych wszystkich ludzi, którzy na co dzień próbują cię oceniać? Tak, myślę, że tak, ale to też była historia o tym, jakie to jest smutne, a nie jak ja jestem zła na nich. Bo ja na nich nie jestem zła, mi jest smutno, że oni coś takiego przeżywają, bo na tych naszych emocjach warto się skupić. I tu mówię do każdego z osobna, również do siebie, bo też ja to staram się robić. Kiedy taka osoba, widząc zdjęcie na przykład na którymś z portali, czuję z kategorii pewnego rodzaju zazdrości, emocje, zażenowania, irytacji, może braku szacunku do tej osoby i tak dalej, no to skąd te emocje się biorą? Czy to jest emocja zazdrości, bo ta osoba ma to, co my byśmy chcieli mieć? Albo nam się wydaje, że ona to ma. Albo nam się wydaje, że ta osoba robi coś. Podkreślam, wydaje nam się, że ona robi coś i to nas tak strasznie wkurza. Bo w naszym odbiorze to jest na przykład nie okej, że możliwe wydaje nam się, że ona to robi. Wiesz, no i teraz pytanie, skąd te emocje się biorą? Może nam się podoba coś, co ona robi, a my tego nie robimy i fajnie by było, żebyśmy zaczęli to robić. Wiesz, skąd ta emocja się bierze, nie? Ja myślę, że właśnie te osoby powinny sobie tak zrobić, napisze nawet ktoś, kto do ciebie pisze, bo tak. Ludzie chyba mają takie poczucie, że jak ktoś działa w mediach, to w pewnym momencie staje się czyjąś własnością i możesz mu wszystko napisać, możesz mu wszystko powiedzieć, no bo skoro on się pokazuje, to znaczy, że ja mogę. I masz takie poczucie, że stałaś się jakby własnością tych wszystkich ludzi, którzy dookoła gdzieś na to patrzą? Właśnie, mylne nazewnictwo osoba publiczna. Ja nie jestem osobą publiczną, bo nie biorę pieniędzy z publicznych środków. To jest prezydent, czy
premier. Ja nie jestem premierem jeszcze, ani prezydentem, więc nie jestem publiczna i nie należę do nikogo i nikt nie ma prawa, mówię o takim prawie emocjonalnym i takiej uczciwości, oceniać mnie i mojego życia, którego tak naprawdę nie zna, które gdzieś tam jest przekalkowane przez portale plotkarskie, a ta sama historia przekalkowana przez programy plotkarskie brzmi trochę nieprawdziwie. Mhm. A często się zderzasz z takim postrzeganiem ciebie, że ktoś mówi, a wydawałaś mi się zupełnie inna przez ten Instagram, czy przez to, co widzę w mediach, że ktoś jest zdziwiony, że zupełnie inna Ania. Tak, mało tego, ja chcę obracać się wśród ludzi, którzy nie znają mnie z mediów, przynajmniej nie podchodzą do tego w ten sposób, że bo ty tu jesteś z tym, to robisz to, na pewno tak i na pewno prowadzisz takie życie, a nie inne. Nie chcę takich ludzi obok siebie. Chcę ludzi, którzy kiedy mnie poznają, to słuchają mnie, czytają mnie, słuchają tego, co mówię. Wydaje mi się, że jestem bardzo szczerą osobą. Też mam swoje hermetyczne grono i to bardzo mnie trzyma przy tym, że nie przejmuję się hejtem, że mam grono swoich przyjaciół, którzy wiedzą, jaka jestem. Zawsze staną w mojej obronie, gdyby ktoś generalizował i właśnie o takie proteczki się opierał. I to mnie tak, wiesz, buduje. To mi też mama kiedyś powiedziała. Aniu, nie przejmuj się tym, co mówią inni. Przecież ty najlepiej wiesz, jakim ty jesteś człowiekiem. To jakie ma znaczenie? Jest coś takiego w psychologii jak krąg bliźnich. Tak zwany. I to są ludzie, którzy są dla nas ważni, których my wybieramy jako osoby, których zdanie jest dla nas ważne, których pytamy, co zrobić, jak się zachować, co myślą o tym, którzy mogą do nas przyjść i powiedzieć, Ania, wiesz co, trochę kurczę ci odbiło, no. Słuchaj, warto się temu przyglądnąć i tak dalej, nie? I to są osoby, które są dla mnie ważne. A osoby spoza tego kręgu nie powinny wpływać na nasze życie, bo byśmy lawirowali od prawej do lewej. Ten by mówił, że powinnaś sobie coś operować. Ten, że wyglądasz jeszcze w inny sposób źle. Ten powie, że jesteś zbyt wulgarna. Ten, że za bardzo męska. No po prostu będziemy jak worek ziemniaków, którym tak naprawdę jesteśmy dla tych ludzi. Mhm. Że musisz się dopasować i wyglądać tak, żeby im było dobrze, żeby mogli cię odebrać tak, jak oni chcą. A powiedz, ten krąg, który masz wokół ciebie, to są ludzie, których znasz na przykład od dzieciństwa, czy oni się pojawiali na różnych etapach twojego życia? Bardzo często, wiele lat znam 15 lat, więc mam takie osoby, które faktycznie kawał życia ze mną są i są dla mnie bardzo ważne. Ja w ogóle jestem strasznie rodzinna i lubię myśleć o przyjaciołach jako takiej rodzinie, którą się wybiera. To jest też fajne powiedzenie i ono jest mi szalenie bliskie. I faktycznie traktuję ich jak taką swoją rodzinę, bo ja moją mamę, mojego brata ciotecznego, ciocię mam w Krakowie i to jest w zasadzie cała moja rodzina. Natomiast tutaj mam przyjaciół, których właśnie sobie wybrałam i są mi bliscy i ta wartość przyjaźni jest dla mnie szalenie ważna. A jak twoim zdaniem można odczuć to, że ktoś już naprawdę jest przyjacielem? Bo to często jest tak, że mamy też różnych ludzi wokół siebie. Mamy ich od wielu lat, bo znamy się, ale przychodzą takie momenty w życiu, kiedy to w jakiś sposób można zweryfikować. Czy ty miałaś takie momenty, że udało się zweryfikować i wiesz, że to są ludzie, których na 100% możesz polegać? Myślę, że tak, że są takie sytuacje, które weryfikują, tylko ja jestem też daleka od oczekiwań. Ja mam, wiesz, kiedy byłam w szpitalu na przykład, chorowałam i nie każdy miał odwagę wejść na oddział, być ze mną, patrzeć na mnie, bo to boli, bo to jest lęk. To jest trudne doświadczenie. Ja nie mogę oczekiwać nawet od kogoś z mojej rodziny, kto na przykład nie pojawił się, że on powinien tam być.
Nie, jestem daleka od tego, bo w sytuacji tragedii nie wiemy, jak się zachować. Nie wiemy, czy zadzwonić do kogoś, kto stracił swojego bliskiego i co powiedzieć. Nie martw się. Będzie lepiej. Będzie dobrze, tak. To jest trudne skonfrontować się z taką sytuacją. Niektórzy się po prostu boją. Ja to rozumiem. Na pewno wiem, że moja rodzina mi życzy dobrze i na pewno o mnie myślą i na pewno trzymają kciuki i tak dalej, ale może w tamtym momencie nie czuli się na tyle silni, żeby przyjść na oddział i patrzeć na mnie w tamtym stanie. Ja myślę, że to też jest ważne dla tych ludzi, którzy cię słuchają teraz, bo każdy ma na jakimś etapie swojego życia taką sytuację, gdzie albo on będzie po tej stronie, gdzie będzie leczony, albo spotka to kogoś z jego rodziny, bądź z kogoś z przyjaciół. Ja pamiętam, że jak mój kolega bliski zachorował, to ja po prostu się bałam do niego odezwać, bo nie wiedziałam, co mam mu powiedzieć. Tak. I co zrobić, no bo zupełnie nie wiedziałam. Jak się do niego odzywałam, no to rozmawialiśmy w zasadzie o wszystkim, ale ten temat choroby gdzieś się omijało, bo ja nie wiedziałam, czy mam go pytać, co z tym zrobić. A ty wtedy jak odbierałaś tym, jakby ktoś miał cię o to pytać, to wolałabyś odpowiadać o chorobie, czy to omijać? Ja na pewno wolałam takie podejście, nie, że ktoś przyjdzie i ma obowiązek powiedzieć, ojej, jak mi przykro, właśnie będzie dobrze, nie przejmuj się. No, bo to podobno najgorsze, co można powiedzieć komuś, że będzie dobrze. To jest najgorsze, tak. Nie ma nigdy dobrego rozwiązania. Moje rozwiązanie jest takie, bo później i wciąż mam kontakty z takimi osobami onkologicznymi i ja po prostu trochę tak zmiękczam to. Na zasadzie, okej, no jest taka sytuacja, teraz trzeba podjąć wszystkie decyzje, które będą najlepsze w tej sytuacji, którą tutaj mamy na talerzu. Więc tak zadaniowo. Tak zadaniowo, ale też, żeby nie brać tego jakoś tak totalnie na poważnie i teraz, Boże, ale co będzie? Ale jak? A co powiedzą? To wszystko jest bez sensu. Taka jest sytuacja, teraz trzeba z nią się skonfrontować i choćby to był temat, nie wiem, wybierania peruki, to jest temat, który przegadujemy jak pójście do fryzjera po prostu. Ja staram się wprowadzać takiego fajnego ducha i fajną emocję, fajną energię. I zawsze sobie myślałam, że te trudne momenty to jest chwila z życia. Nawet jeżeli w moim przypadku trwało to 4 lata. Mhm. 4 lata w moim, nie wiem jaki to będzie procent mojego życia jeszcze, ale to jest chwila z życia. To jak mnie bolało, to ja sobie leżałam i pamiętam sobie, myślałam, dobrze, teraz tak jest, boli mnie, ale to jest chwila z życia. Będzie dobrze. Będą chwile, że będę może biegała po plaży. Wiesz, że to jest taka mądrość, która przez całe życie już cię chyba będzie prowadzić i to jest wielki skarb, że ty to miałaś już będąc tak młoda, bo wiele osób starszych o wiele nie potrafi sobie w takich sytuacjach znaleźć takiej drogi i jakoś tego w głowie ułożyć. I myślę, że te osoby o wiele bardziej wtedy cierpią, a psychika w takim momencie też jest bardzo ważna. Szalenie. Myślę, że to jest bardzo ważny temat psychika, tak. A ty miałaś jakieś wsparcie psychologiczne wtedy, czy nie? Ja chodziłam do psychologa na terapię jako nastolatka. Moja mama mnie zaprowadziła do psychologa. Nie ukrywam, nie chciałam tam pójść na początku, ale po kilku spotkaniach spodobało mi się to rozmawianie. Zresztą ja kocham rozmawiać z ludźmi na takim głębszym poziomie. Nie tak, a co u ciebie, dobrze. A tak fajnie. Okay. Tylko lubię mówić o emocjach, lubię szczerość, lubię prawdę, lubię dociekanie, dochodzenie do czegoś, że ja w rozmowie zastanawiam się, wow, to jest ciekawe, co mówisz. I to szanuję, cenię w rozmowie. O czym ja mówię? Bo to jest wtedy taka prawdziwa rozmowa też, tak. A nie takie przerzucanie się zdaniami. Tak. Bo mówiłaś też o tym, że poszłaś na psychoterapię, mama cię zaprowadziła. A to też jest niesamowite, bo rzadko jest tak, że rodzice prowadzą i z tego, co widzę, to czasami jest nawet opór rodziców. A tam sobie wymyślasz, żeby do psychologa iść. Po co? Tak.
To też nie było 5 lat temu, tylko to było dekadę chyba nawet trochę więcej. Dawno. No. Wtedy faktycznie nie było tej świadomości. I ja też jestem czasami przeciwna, jak tak lubimy sobie pójść na terapię i mówić, aha, to przez mamę mama się tak zachowywała do mnie, czyli teraz mam przez to takie zachowania. Myślę, że trzeba zauważyć, jakie wtedy były czasy. Nie mówiło się o zdrowiu psychicznym, nie było tylu książek, tylu podcastów, nie wyświetlało się na Instagramie jakieś mądre powiedzonka. Plus to, o co często oskarżamy tamto pokolenie, że na przykład idziemy do babci, dziadka, a oni nas tak karmią. I oni tak mówią, ale zjedz, ale jeszcze, ale tyle się nagotowałam, będzie mi przykro. Musisz wszystko do końca. Musisz do końca zjeść. A to ci jeszcze deser i tak dalej. To były czasy, kiedy lodówek nie było pełnych. Był problem z jedzeniem. Szynka była towarem luksusowym. Stało się w kolejce. Jedzenie było ciężko dostępne i nie było takiego ubóstwa. I jest to dla mnie zrozumiałe, że ktoś chce ciebie docenić, rozpieścić, powiedzieć, tak cię kocham, wszystko tu ci dam, żebyś tylko zjadła, żebyś czuła się silna i tak dalej. Rozumiem to podejście dziadków. I też nie można mówić, no bo teraz spotkałam się z takimi określeniami, że to jest przemoc wobec kogoś, bo mu narzucasz, tak, że on musi zjeść. Tak. Troszkę mnie to przeraża. Nie zgadzam się z tym, bo no, tak właśnie jest. No, to były inne czasy. Czasy generują pewne zachowania, pewne powiedzenia. Fajnie, że zauważyliśmy, że to już jest nieaktualne, bo mamy dużo jedzenia. Dzisiaj bardziej aktualne jest mówienie o tym, że warto jednak szanować to jedzenie, nie wyrzucać nadmiaru, być trochę tym, to zero waste. Mhm. To jest dzisiaj aktualne i to jest absolutnie normalne. Mhm. Czasy się zmieniają, tak. Był taki jeszcze jeden temat, gdzie... Wracając do tego, że na przykład obwiniamy rodziców i dziadków, ale to najczęściej chyba tam podczas terapii zdarza się, że wszystko zrzucane na rodziców, po czym następuje taki, no tak, to przez ciebie, kłótnia z rodzicami, odcinanie się. Mi się wydaje, że to jest też taki moment, kiedy możemy wszystko zwalić na tych rodziców, którzy gdzieś mieli swoje jakieś też wiadomo problemy i ciężko im było. Tak. Nie mieli psychoterapii, tak jak powiedziałaś, czy Instagrama. No my wtedy zrzucamy na rodziców, no tak, przez ciebie taki jestem i zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za swoje życie. Wiesz co, ja się kierowałam swoją pasją. Nie myślałam o tym, że kiedyś będę znana, sławna i tak dalej. Raczej moim wielkim marzeniem był ten modeling i faktycznie mając 16 lat szukałam agencji. Znalazłam taką agencję, zbierałam sobie na bilet na pociąg i jechałam do Warszawy. Stałam po jakichś takich bunkrach, bo w takich miejscach były castingi godzinami, żeby na ten casting pójść i tak dalej. Bardzo mi na tym zależało i powiem ci szczerze, że ja miałam wtedy takie poczucie spełnienia, takiego szczęścia w życiu, że ja coś robię i 5 razy mi nie wyszło, ale za 6 mi wyszło. Znowu 10 mi nie wyszło, ale 2 mi kolejne wyszły. Byłam tak szczęśliwa, że no pamiętam ten okres życia takiego szukania i dochodzenia takiego, że ja miałam kierunek. To mi dało dawało takie szczęście. No i potem się przerwało na chwilę, ale na całe szczęście to była przerwa i muszę ci szczerze powiedzieć, że jak chorowałam, to było mi bardzo przykro, że to moje marzenie się rozpłynęło. Tak samo konie, jeździectwo, gdzie od dziecka jeździłam, kochałam te konie strasznie. Malowałam je, rysowałam i byłam ekspertką w rysowaniu koni. No i to wszystko się tak po prostu rozpłynęło. Jak domek z kart w jednym momencie. Już nie mam żadnych marzeń, nie mam nic w zasadzie. Marzyło mi się czasami, żeby się położyć na trawie i tak palcami ją ścisnąć i żeby słońce poczuć. No to były w pewnym momencie takie marzenia. Wyrzek o tym się myśli i się na ciebie patrzy, to jest takie jakby totalne zaprzeczenie tego, że młodą, piękną osobę na początku życia coś takiego może spotkać, że to się nie dzieje.
Bo gdzieś widziałam twoją wypowiedź, że czekałaś na wyniki i jakaś pani do ciebie podeszła i powiedziała, że nie, dziecko ciebie to na pewno nie spotka. Tak, tak, tak. I było zupełnie odwrotnie. Było zupełnie odwrotnie, tak. Ale wiesz, zdarzają się takie osoby na oddziałach, w szpitalach, też pacjenci, którzy są ciekawi tych chorób i oni są tacy właśnie dociekliwi, zadają niestosowne pytania, zachowują się troszkę tak, jakby chcieli usłyszeć coś ciekawego, szokującego. Są takie osoby. I no i też myślę, że ta nasza służba zdrowia, mam nadzieję, że będzie szła w jak najlepszym kierunku. I tu jestem taka trochę rozbita w swoich odczuciach, bo no będąc lekarzem na onkologii, czy profesorem i mając tyle lat pracy za sobą, żeby sobie radzić z tym wszystkim, bo to jest życie w ciągłym dramacie ludzi, którzy odchodzą, których poznajesz, z którymi jesteś i znowu... Za chwilę ich nie ma. To jest straszne. Z tym sobie trzeba radzić i faktycznie... Oni pewnie mają takie podejście, że nie przychodzą do szpitala, w którym się dzieje dramat. Oni przychodzą do miejsca, w którym pomagają, być, żeby było dobrze, nie? Że to jest zupełnie inne myślenie. Nie w kategorii dramat, tylko w kategorii idę do miejsca po to, żeby tym ludziom było lepiej. Mhm. Bardziej pozytywne patrzenie na to miejsce. Natomiast no, jest taki brak empatii wciąż na onkologiach. W rozmowie z ludźmi, czy w podawaniu im diagnozy, no, są te osoby czasami wypukane z emocji. I tu naprawdę chciałabym też zaapelować, żeby rozmawiać z tymi osobami tak, jakby się rozmawiało ze swoją córką. Mhm. Ja się zastanawiam, bo to może być też tak, że to jest jakaś ich obrona. Na pewno, żeby sobie radzić w tych okolicznościach, bo to jest bardzo, bardzo ciężkie i to absolutnie wielki szacunek i za to, że oni poświęcili życie, żeby ratować ludzi. Absolutnie jest mnóstwo cudownych, dobrych osób, których to jest misja, pomagać innym, ale też zdarzają się takie, które o tej empatii powinny sobie przypomnieć. Mhm. A czy podczas choroby pojawiała się gdzieś opieka taka psychologiczna? Nie. Nie pojawiała się. A nie myślałaś, znaczy, no, nie wiem, na ile takiej sytuacji w ogóle można się nad tym zastanawiać, żeby tu masz tyle rzeczy, które trzeba ogarnąć, a jeszcze myśleć o rozmowie z psychologiem. Wiesz co, myślę, że generalnie psycholog w szpitalu, no jeszcze nie jest to tak dopracowane, żeby to fajnie funkcjonowało i naprawdę na pewno wiele do życzenia można mieć. Jestem też przeciwna temu, że przed operacją, co drugi, trzeci dzień, nie pamiętam, odwiedzał mnie ksiądz. Tak, żeby się ewentualnie rozgrzeszyć i to była taka atmosfera jakiegoś pożegnania. Takiego, to było przerażające. Plakaty z perukami. Pewnych rzeczy nie powinno w szpitalach być. I to trochę jest tak, że lekarz nie ma czasu, więc on powie, a tak, taka diagnoza, proszę, nie mam czasu, proszę odejść. Są kolejni pacjenci, tak? A w tym momencie ci się życie wali. A w tym momencie życie się wali i w tym momencie, nie wiem, może on ma poczucie, no to niech się tym zajmie psycholog, niech później mu tłumaczy, tak? No, ale to jest ten moment, w którym ja się dowiaduję, że co dalej? Jestem przerażona, nie wiem, co z moimi dziećmi, co z moimi rodzicami. No więc brakuje empatii. Mhm. Ale na pewno nie u wszystkich, nie chciałabym generalizować. Tak jak mówię, jest mnóstwo cudownych ludzi, lekarzy i tak dalej. No, wiadomo, że ludzie są różni, tak jak wszędzie. Mhm. A powiedz, bo powiedziałaś, że to wszystko się rozsypało jak domek z kart w momencie, kiedy usłyszałaś diagnozę i no, przez ten proces leczenia. A kiedy się zaczęło pojawiać to światełko w tunelu, że może być lepiej i że jednak wrócisz do tego życia i będzie takie, jak chcesz? Wiesz co, to było tak falowo. Czasami mi się wydawało, że
a może się uda, może będzie okej. Okay. Później właśnie lekarz coś powiedział, później miałam poczucie, że trochę mnie okłamują w tym wszystkim, że nie chcą mi czegoś powiedzieć, ten coś powiedział, tamten powiedział, że tak nie do końca chcieli jasno też powiedzieć, jaka jest sytuacja. Zresztą się, no, nie dziwię się. Natomiast taka niewiedza, no, co będzie dalej, no, co się stanie z moją mamą, bo ona sobie nie poradzi. No i to jest takie, wiesz, czujesz się winna, że rodzic przez ciebie, tak chora, jakby przez ciebie cierpi. Tak, przez ciebie cierpi. I to jest dokładnie to. Ja rozumiem, że tu możemy mówić, no ale to nie chciałaś, no nie twoja wina. No ale przeze mnie cierpi. Mhm. Ja jestem powodem, dla którego cierpi. Więc i to jest podwójny stres, bo masz chorobę. Straszne jest na to patrzeć. Straszne. To jest coś, ja mojej mamie bym gwiazdkę z nieba zerwała i przyniosła w ręku. Teraz po prostu ją nosiłabym na rękach i kupowała wszystko i rozpieszczała i brała na wakacje i gdziekolwiek. Moja mama jest bardzo skromną osobą i taką, ona wszystko ma. No, bo nie potrzebuje nic. Ona chce tylko, żebyś była szczęśliwa i żebyś była. I żebyś była po prostu, żeby ci się udawało i ona się będzie cieszyć tym, co tobie się udaje. I to jest najważniejsze. No, najładniejsza miłość, jaka może być, to jest właśnie miłość chyba taka mamy dziecka. Tak jak o tym mówisz, to ja aż w środku czuję takie drżenie, jakbym się wzruszyła, bo to jest taki poruszający temat. I myślę, że dużo ludzi, którzy na co dzień tak omijają w ogóle takie tematy związane z emocjami, związane z trudnymi rzeczami, kiedy jednak posłuchają o tym i też pomyślą sobie, że coś takiego też może ich dotknąć, mogą mu zmienić myślenie, żeby starać na przykład nie unikać, nie uciekać, bo to przed niczym nas nie ochroni. Tak, ale popatrz, jakie to jest piękne, że możemy sobie posiedzieć, popłakać, posłuchać siebie. To jest tak, tak piękna emocja. Mi się często zdarza tak wzruszać, wiesz, to jest dosyć zabawna historia, która pierwsza mi przychodzi na myśl, kiedy ostatnio się rozpłakałam. Słuchaj, oglądałam sobie coś na Instagramie i patrzę na Sonię Bohosiewicz, na jej Instagramie. Ona tam jest taka szczęśliwa, teraz zakochana i na wakacjach. Ja po prostu patrzyłam na to zdjęcie, ja się popłakałam z tego szczęścia, że tak fajna dziewczyna jest, ma taki fajny czas, taka jest po prostu, że udało się, nie? Takie wzruszenie. To jest taka fajna historia, wiesz, że no coś pięknego i właśnie to jest tak chyba nie nowoczesne, że mamy coś takiego, bo no właśnie, to jest ta różnica, że kogoś denerwuje, że coś komuś się udaje, a kogoś totalnie wzrusza. Nie? Tak, ale to wiesz, to takich, co wzrusza, to myślę, że jest mało takich osób, że bardziej się na to patrzy, no znowu się pokazała. No i to po ciekawe, co to pokazywać? Nie? No i taki siedzi, ktoś tam przegląda, a po co to w ogóle jest? I taki bardziej takie zgorzknienie w środku, niż, ale fajnie. Myślę, że Amerykanie mają takie podejście, że bardziej ci, nie wiem na ile to jest prawdziwe z ich strony, ale o, super, zrobiłeś to, fajnie, idźmy do przodu, róbmy, a nie, no, znowu tam pewnie, nie wiem, temu się udało, to pewnie nakradł, a ta tutaj się pokazuje, no to nie ma co robić, pewnie zarabia na tym, że się pokazuje, półnaga i tak dalej. Tak, oczywiście. No też jest zupełnie inne podejście. Byłam kiedyś na evencie, czy na Fashion Weeku w Paryżu, czy w Los Angeles i faktycznie było widoczne to, że jak wychodzą dziewczyny, jakieś znane osoby, jakieś fasjonistki i tak dalej, to ci fotografowie biegną za nią i chcą zrobić najładniejsze zdjęcie, jakie tylko możliwe. A widzimy, co tutaj się pojawia u nas w mediach, na pudelkach i tak dalej. Jak ktoś coś je, ma w buzi. Takie najbrzydsze. Najbrzydsze, jakie tylko możliwe. A oni się chwalą, że mają po prostu tak piękne kobiety, tak piękne modelki w różnych stylizacjach. Czasami nawet te zdjęcia są przerobione. Ale dlatego, bo chcieli, żeby jeszcze ładniejsze była. Mhm. Ale patrz, a z drugiej strony tutaj mamy coś takiego, że no, musimy powrócić do tej naturalności, nie przekłamywać, nie pokazywać, że tutaj nie lansować tego ideału. Mhm. Więc i też, bo to, o czym chciałam też pogadać, trochę zahaczając o modeling, bo obserwują cię też młode dziewczyny, dla których jesteś wzorem i one pewnie patrzą, jej chciałabym tak wyglądać. No, idealnie. Idealne ciało, piękne włosy i robią wszystko, żeby też tak wyglądać.
Z tym, że trzeba też znaleźć, pomyśleć o tym, gdzie, na ile to dała ci natura, a na druga rzecz to jest to, że to jest twoje narzędzie pracy, w które musisz włożyć jakiś wysiłek. A ktoś, kto na przykład pracuje albo studiuje, robi coś innego, nie ma tyle czasu i nie jest w stanie osiągnąć w 100% czegoś takiego. Albo aż tak się zmotywować. To też nic złego, wiesz, powiedzieć sobie, no okej, okay, no nie mogę się zmotywować, może step to step, mniejszymi kroczkami, może zobaczę, czy w napojach, które piję, nie ma za dużo cukru i tak dalej, i tak dalej. Bo ten cukier jest teraz ukryty wszędzie, nie? Mhm. No bo to trochę tak jest, że ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która opowiadała, że ona mówiła, że nie ma czasu, jak nie miała dziecka. I ona mówiła, że właśnie nie mam, pracuję, nie mam czasu pójść na siłownię, nie mam czasu pouczyć się angielskiego i tak dalej, ale czas, żeby poskrolować Instagram, jakoś znajdowała. Jakoś to nam przychodzi łatwiej, nie? 4 godziny dziennie na przykład. Na przykład. A jak pojawiło się dziecko, to ona nagle po prostu organizacja level up. I no i wiesz, i znajdowała czas na wszystko. Nawet nie wiedziała, że ona ma tyle czasu. No. Mhm. Więc to jest też ciekawe to podejście do tego wszystkiego. No. Ale czasy są takie, że faktycznie idealizujemy wszystko dookoła. Wydaje nam się, że to jest rzeczywistość, a to, co dzieje się na Instagramie, nie jest prawdą. No i chyba będzie coraz gorzej, no, ze względu na to, że i sztuczna inteligencja, która teraz generuje obraz, generuje wideo, pewnie ta branża biznesowa też się będzie zmieniała w tym kierunku, że kampanie będą tworzone przez sztuczną inteligencję. Jest na przykład też takie konto chyba na Instagramie, gdzie jest dziewczyna zupełnie wykreowana przez sztuczną inteligencję. Są influencerki, które zarabiają miliony, a nie istnieją. Tak, to prawda. To jest bardzo ciekawe, trochę przerażające. I myślę, że będzie to takie wow, zachłysnięcie się tą sztuczną inteligencją, tym, co ona potrafi stworzyć, ale w pewnym momencie będziemy chcieli wrócić do tego, do tej prawdy. Do tego, bo tak, bo taka... do tych zmarszczek, załamań na twarzy, sińców pod oczami, bo to jest piękne. Mi się to bardzo podoba w ludziach, że właśnie... No że każdy jest inny. W makijażu dziewczyny, tak. Że każdy jest inny, że każdy ma swoje jakieś tam... Nie możemy powiedzieć, że coś jest ideałem, bo też kiedyś przeczytałam takie zdanie o morzu, że morze nigdy nie wygląda tak samo i potrafi być wzburzone, spokojne, potrafią być fale, potrafi być mega sztorm, a i tak jest piękne z każdej strony. Więc tak sobie pomyślałam, że to można też przenieść w odniesieniu do ludzi, że i przestać wtedy tak gonić za czymś, co sobie wyobrażamy, co nam gdzieś komputer podstawi. Tak, tak. Wiesz, kurczę, no najfajniejsza w ludziach chyba jest ta inteligencja, wrażliwość, to, co sobą reprezentujemy, bo też czasami jest tak, że ktoś nam się podoba na zdjęciu, a później go, nie przerobionym, na zdjęciu, później go poznajemy i okazuje się, że ta osoba ma zupełnie inną energię, że nie jest taka fajna, jak nam się wydawało, nie jest taka sympatyczna. Ile daje taka, to, co mamy w sobie, no to, jacy jesteśmy i to jest unikatowe. Natomiast to, jak wyglądamy, też ten body positive, którego ja nie do końca chyba rozumiem, w takim kontekście, że dbajmy o siebie tak, żebyśmy czuli się piękni, szczęśliwi, zadbani, zdrowi i to jest ważne. Natomiast pokazywanie zaniedbanego ciała albo po prostu, że ktoś jest okej z tym, że ma nadwagę. No nadwaga nie jest zdrowa i to trzeba powiedzieć. Wpływa na nas też psychicznie. Czujemy się... Otyłość to jest choroba. Atrakcyjność dla kobiet jest ważna. Nie ma co, wiesz, oszukiwać. Nie chodzi o to, żeby każdy był idealny. Absolutnie nie. I nikt nie jest idealny. Ja teraz robiłam globalną kampanię w Barcelonie, taką dużą, po prostu ja się tak cieszyłam, że ja nie mogłam w to uwierzyć. Też wkrótce to się pewnie pojawi gdzieś, więc będzie na bieżąco. Natomiast nagrałam vloga stamtąd, swojego pierwszego, którego będę chciała opublikować. I tam
mówiłam o tym, co ja czuję w danej sytuacji. Do jakich fajnych ja rzeczy doszłam. Wiesz, do tego, że tam też był model, który wszedł na plan. Ja właśnie, wiesz, widziałam swoją minę na kamerze później. Ja byłam zawstydzona. Wiesz. Ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Po prostu byłam totalnie zawstydzona. Jeszcze do tego, wiesz, na sesjach czasami, żeby fajnie się układały włosy, jest taka maszyna, która wieje w oczy. Aha. I w konsekwencji masz łzy w oczach, leją ci się łzy w oczy, woda z nosa, wiesz, i on wchodzi na plan i ja tak nie wiem, co ze sobą zrobić. Wiesz, to są zwykłe takie emocje, które miałaby dziewczyna gdziekolwiek. Mhm. Ja też się wstydzę. Czasami wchodząc na event, jestem zestresowana, że ja tam muszę wejść. Ktoś mi będzie robił zdjęcia i ktoś oślepiać się będą wszyscy. Mnie. No? Tak, ja jestem bardzo często zawstydzona. No widzisz, a podejrzewam, że 99% ludzi na ciebie patrzy. No, jest taka ładna i zrobiła tyle już w swoim życiu, że gdzie może się czuć zawstydzona. Tak, tylko warto pamiętać, że ja nie byłam ładna, jak wiesz, chorowałam. Ja nie byłam ładna, jak miałam uszkodzone nerwy twarzy, jak mam tu bliznę od ucha do ucha. Kiedy miałam obrzęk limfatyczny przez to, że te tkanki były nacięte. Ja się wstydziłam niesamowicie. Zasłaniałam cały czas twarz. Wstydziłam się tego. Miałam też różną wagę od tego, kiedy byłam karmiona sondą i na przykład przez dłuższy czas i spadłam na wadze. Później znowu przytyłam i się czułam bardzo źle. No bo umówmy się, no też się wychowywałam w tym, w tej branży trochę takiej... I tym zarabiałaś na życie też. Tak, no jeżeli chcesz być koleżanką modelką, no to trzeba spełniać pewne kryteria. Nie każdy może być modelem, modelką. I nie warto, żeby każdy chciał nią być w każdym czasie. No przecież jest milion rzeczy, które możemy robić i ja też jestem fanką przeróżnych figur i nie takich szczupłych sylwetek jak moja, ale takich, które mają piękne kształty i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast wracając do tego, że faktycznie no, nie zawsze wyglądałam pięknie, trzeba przyjmować siebie taką, jaką się jest i starać się znowu stworzyć najlepsze warunki, żeby być szczęśliwym, spełnionym i akceptować siebie. Mhm. Ja się cieszyłam, że wiesz, że wyzdrowiałam. A jeżeli chodzi o takie poczucie pewności siebie, no mówisz, że tu już jesteś doświadczona, a nadal pojawiło się takie uczucie niepewności, kiedy ten model się pojawił. A wcześniej jak to było? Co wpływało na to, że ty sobie potrafiłaś tą pewność siebie zwiększyć? Wiesz co, ja się dzisiaj potrafię dobrze czuć i wyglądać pewnie. Natomiast ja się cały czas wstydzę, wiesz. Ja raczej jestem taką skromną osóbką i no nie jestem taka, wiesz, że wychodzę do każdego, zagadam, z chłopakami rozmawiam i tak dalej. Ja jestem dosyć wstydliwa, no. Mhm. A wiesz, że to jest tak, że jak ktoś pracuje w mediach, to wszyscy myślą, że to ta osoba na bank nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam się wypowiedzieć, pójść w tłum, zagadać do ludzi. Mhm. To jest takie przewrotne. Przewrotne, ale wiesz co, też w wielu wywiadach słyszałam, że wybitni aktorzy, mówcy często to, jak zaczynali, ta motywacja, to właśnie było to, że oni się wstydzili wyjść na scenę, wstydzili się przemawiać, więc chcieli przekroczyć tą swoją barierę lęku i zaczęli występować. I chcieli być coraz lepsi i tak dalej. I tak się zaczęła ich przygoda z aktorstwem, czy dziennikarstwem, czymkolwiek. Ja też znam takich dziennikarzy właśnie, którzy tak. Nikt by nie powiedział, jak to, że on się może wstydzić, albo no właśnie tak to wygląda. A pamiętasz, kiedy stanęłaś pierwszy raz przed taką profesjonalną już kamerą, aparatem, to pamiętasz te uczucia wtedy, jakie w tobie buzowały? Pamiętam, tak. Ja najszczęśliwsza na świecie byłam i w ogóle to poczucie chodzenia po catwalku, pokazy. No ja zakochana w ogóle w branży modowej, w tych modelkach takich z lat 80., 90., oh my god. Więc zauroczona tym światem byłam i to było dla mnie wyjątkowe uczucie. I dzisiaj mam rzeczywiście tak, że jak staję przed kamerą, to ja się czuję dobrze, że
wszystko mi przechodzi, nagle jestem pewna siebie, gościa się nie wstydzę, wszystko jest okej. A powiedz, jak ten świat wygląda od kuchni? Bo to się wydaje, że to jest fajne, proste, przyjemna praca. A to jest, moim zdaniem, przynajmniej z tego, co wiem gdzieś tam od kulis, kawał ciężkiej charówy. Tak, na pewno. I jeżeli chodzi o takie zmęczenie, bo to od rana do wieczora się jest na planie i cały czas coś się dzieje. Natomiast też kwestia nawet takiej psychiki, że naprawdę trzeba mieć sporo siły, żeby nie dotykało cię to, że ktoś cały czas ocenia twój wygląd i czasami mówi, wiesz co, przepraszam, źle w tym wyglądasz, przebierz się. Albo nie, no, ona źle chodzi. No, i mnóstwo widziałam w tej branży też takich sytuacji, gdzie właśnie nie było tej empatii do bardzo często młodych dziewczyn, tylko właśnie takie ocenianie, dla niej to jest ocenianie bezpośrednio jej. A dla klienta jest to ocenianie, nie wiem, ubrania, tego jak to będzie wyglądało w obrazku i tak dalej, i tak dalej. To są dwa różne spojrzenia i ona to bierze do siebie, a dla nich to jest po prostu jeden projekt. No. Mhm. Czyli wtedy bardziej musisz być takim, nie wiem, manekinem? Że patrzymy na całość, tak? Trochę tak, no. Na sesjach nie ma takiej przestrzeni, żeby powiedzieć, no przepraszam, ja się w tym makijażu nie czuję zbyt dobrze. Albo uwydatnia to moje duże, atletyczne ramiona. Wyglądam źle. Skraca mi to nogi, kurczę, tu nie wygląda tak, jakbym chciała. No, to musisz zostawić sobie w szufladzie, zamknąć ją i tam wyglądać, jakbyś była super pewna siebie i podobała się sobie najbardziej na świecie. I nikogo nie interesuje, czy ty się czujesz dobrze, ładnie, czy nie. Ważne jest to, żeby to dobrze pokazać i tak dalej. Ale to jak można się tego nauczyć, że kiedy jesteś ubrana tak, że jest ci źle i musisz się właśnie jakoś przekonać do tego, że jestem milionem dolarów? Mhm. Tak, tak, tak. To jest ciekawe. To jest aktorskie takie. Tak, to też był dla mnie etap. Dzisiaj ja do tego po prostu podchodzę tak, że w kamerze to wygląda inaczej. Nie zawsze makijaże fashion są, mają być piękne. A właśnie, bo czasami, to też chciałam cię zapytać, czasami to wygląda dziwnie. Że ta moda dla kogoś z boku, te makijaże takie wymalowane, jakieś, tak by się nikt na co dzień nie umalował. To jest bardziej, bo to chodzi bardziej o sztukę? Tak, oczywiście. Moda to też jest sztuka. Coraz mniej tej sztuki w sztuce, mam wrażenie, przez ten nowoczesny świat, który też tą modę zmienia i na nią oddziałowuje. Natomiast dla mnie high fashion to jest absolutnie sztuka. Ubrania, materiały, to jak się je robi, jak się je zgniata, przeszywa. To jak one wyglądają, jak one pracują. Dla mnie to jest absolutna sztuka. Make-up, włosy. Dla mnie to jest piękne. Mhm. Piękne. A taka sesja zdjęciowa na przykład, to potrafi jak długo trwać? Żeby zrobić, nie wiem, jedno, dwa zdjęcia? Nie, jedno, dwa to w zależności od tego, jak zaawansowana jest ta wizja tego zdjęcia, tak? Ale bardzo różnie. Zależy od tego, jak pracuje fotograf, gdzie to jest i tak dalej. Ale sesje lubią trwać od, nie wiem, 7 rano do 22 czasami. Mhm. A miałaś taką sesję, gdzie jakąś, masz takie ekstremalne wspomnienie z tego, że coś tam było tak dziwne, czy dziwne miejsce, czy trudne warunki? No to ekstremalne wspomnienia i sesje to jest absolutnie słowo top model. Aha. Bo się zawsze zastanawiałam, na ile to, co tam jest pokazane, odzwierciedla taką prawdziwą pracę modelki, że gdzieś tam wisisz, spadasz, czy oblewają cię wodą, jak idziesz na catwalku. W tym jest jedna dobra rzecz. To jest wychodzenie poza komfort, ze strefy komfortu, a to uczy najwięcej. I mi to dało niesamowitą siłę, bo wychodząc ze szpitala na plan, bo taki to był mniej więcej krótki okres czasu między jednym a drugim. Ja zmieniłam się niesamowicie. Otworzyłam się. Przełamałam też to, że mimo, że stoi 20 osób koło mnie, ja jestem
totalnie dziwnie ubrana i mam udawać wariatkę na środku, a oni pokazują palcem, śmieją się ze mnie, mówią coś sobie na ucho. Ja w ogóle na to nie zwracam uwagi. Ja pracuję, mam zadanie do wykonania i to minęło chyba najwięcej. Takie, wiesz, że nieważne, ja teraz mam cel, mam zadanie, mam do zrobienia sesję, gdzie mam wyglądać jak wariatka i mam być fajne zdjęcie. Okej. Okay. No, tak. Więc super, super. Pod tym kątem bardzo wiele uczy Top Model. Natomiast wiadomo, no, to jest program telewizyjny, pewnego rodzaju show, nieprawdziwe życie. Ludzi też interesuje, jakie te osoby mają charaktery. Uważam, że w tej edycji w ogóle cudowne charaktery były. Więc dlatego się to fajnie ogląda, że się człowiek też utożsamia z uczestnikami, że to są ciekawi ludzie. Mm-hmm. A piszą do ciebie młode dziewczyny, że też chciałyby tak jak ty i proszą cię o jakieś rady? Wiesz co, tak, zdarzało się. Natomiast ciężko dawać rady. Jesteśmy tak bardzo różni i mamy tak różne drogi. Ciężko moją drogę porównać z kim innym. No też często zwracam uwagę kolegom, koleżankom, kiedy mówią, no ale ja to pracowałam dużo, no i mam. No i dopracowałam się, osiągnęłam sukces. No ale może ktoś był z innego miasta, może ktoś nie dostał na start, nie wiem, samochodu, którym mógł dojeżdżać do lepszej szkoły, a może ktoś nie dostał mieszkania, tylko musiał wybierać pracę, wybierać pracę, gdzie mógł się utrzymać, a nie, gdzie mógł się rozwijać za wszelką cenę. Mógł mieć przestrzeń na to, żeby poczekać i wziąć coś lepszego. A niektórzy nie mieli tej przestrzeni. Są tak różne sytuacje i drogi do tego, żeby czuć się spełnionym, osiągnąć sukces, że no, trudno się porównywać. Mhm. Wydaje mi się, że my się dzisiaj cały czas porównujemy. Szczególnie jeszcze, jak mamy media społecznościowe pod ręką. Tak, bardzo, bardzo. A to jest nieprawdziwy świat i o tym trzeba pamiętać. A jest coś, co cię tak najbardziej wkurza w tym świecie? Takim właśnie tych mediów, tego całego blichtru? Boli mnie chyba to, że dziewczyny chcą do tego świata mieć takie życie jak na tym Instagramie. Że no te dziewczyny mają takie ładne torebki i te torebki sobie siedzą na krześle bądź na stole i cały czas mają wakacje i one są tak super ubrane zawsze i mają dużo pieniędzy i te bagażniki otwierają tak z nogą, zamykają niektóre. No w ogóle jest jakaś bajka tam. A to tak naprawdę nie jest. No, warto się skupić na tych swoich zajawkach, a nie czekać na księcia na białym koniu, który nam ten świat zorganizuje, bądź nagle ten świat się pojawi, bo się nie pojawi. No i chyba bardzo ważne jest to, żeby być samodzielnym, samowystarczalnym, zwłaszcza dla kobiet, bo to daje ogromną przestrzeń i w związku, i w relacji, i w życiu, we wszystkim. Mhm. Ja mam wrażenie, że się bardzo mało o tym mówi właśnie, że ta samodzielność i samowystarczalność też finansowa dla kobiet jest tak ważnym elementem życia, a często się o tym zapomina. I szczególnie, kiedy gdzieś tam pojawia się dziecko, no to kobieta zostaje często bez pracy, albo gdzieś ta praca jest zawieszona, nie może się rozwijać, nie może swojej kariery budować. Panowie w tym czasie robią karierę. My jesteśmy na starcie już, te szanse nie są równe. I w ogóle zupełnie się o tym nie mówi, a skupiamy się bardziej na wyglądzie, na tym właśnie, co pokazać w mediach społecznościowych i że to wszystko powinno być takie łatwe i przyjemne. A gdzieś ta praca taka zwyczajna u podstaw, gdzie trzeba przejść pewną drogę, w ogóle jest zapomniana. Na pierwszy rzut oka nigdy nie jest to dobre, kiedy na przykład mężczyzna jest dużo bardziej zamożny od kobiety, bo po pewnym czasie przychodzi coś takiego, że związek też chyba lubi taką przestrzeń, że lubimy patrzeć na siebie z pewnej odległości, że ta moja kobieta
taka zaradna, tak fajnie sobie radzi, kurczę, tak fajne rozmowy prowadzi, tak rozmawia z tymi ludźmi. I tak samo lubimy na swojego partnera patrzeć, jak prowadzi rozmowy biznesowe, jak sobie radzi fajnie w tej pracy, jak się rozwija, gdzieś tam awansuje, czy cokolwiek. Wtedy nam imponuje ta druga osoba. A jak jest duża różnica w zarobkach, no to po pewnym czasie zawsze to tak jest, że kurczę, no on tak ciężko pracuje, żeby kupić tej swojej kobiecie coś. Ona trochę niezadowolona, nudzi jej się w tym domu, nic nie robi i tylko narzeka. I zawsze to jest... Dysproporcja taka i gdzieś się też pojawia, no jak tu można powiedzieć, kto ma pilota, ten ma władzę. Trochę tak, co oczywiście nie powinno się zdarzać i jest niefajnym zachowaniem, ale niestety jest tak często też, ile kobiet doświadcza przemocy na przykład i nie może podjąć decyzji o wyprowadzce, bo dzieci, bo dom, bo kurczę, no nie zarabia tyle, żeby utrzymać tą rodzinę. Umówmy się, nie jest łatwo utrzymać się w Polsce samodzielnie. Wiesz, no to wszystko kosztuje bardzo dużo, a zarobki nie są aż tak duże. Więc to na pewno jest taki problem i warto się skupić nie na tym, żeby mieć fajnego, zamożnego, zorganizowanego chłopaka, tylko na tym, żeby samemu sobie zorganizować fajną pracę i zarabiać i się spełniać i być samowystarczalnym. No, mam dokładnie takie samo zdanie i jeszcze odnośnie tej kariery chciałam cię zapytać na koniec o twoje plany na przyszłość. Czy masz jakieś marzenia takie do, chociaż podobno nie można mówić o marzeniach, ale może tak ogólnie? Zawodowa? Wiesz co, na pewno moimi planami jest to, żeby cały czas pracować i mieć cały czas nowe projekty. Ja się tak tym cieszę, że ja po prostu też wzruszam się, jak teraz na tej globalnej kampanii, ja się po prostu popłakałam. Z tego ja nie mogłam uwierzyć. Więc jak najwięcej takich chwil, ale żeby być po prostu szczęśliwym i doświadczać tego życia. I to chyba jest po prostu moje marzenie. No i rodzina. Bardzo chciałabym mieć rodzinę i stworzyć fajny partnerski związek, relacje i dużo miłości. Tego ci, Ania, życzę. Mam nadzieję, że to wszystko się spełni. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ona też będzie inspiracją dla wielu osób. Tak, dla mnie też była. Bardzo serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że widzowie będą oglądać nie tylko moją rozmowę, ale też inne, bo były szalenie ciekawe. Dziękuję bardzo. Anna Markowska była gościem Oshi Speak Up. Oshi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.